Młodszy brygadier Karol Leszczyński, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Co za chwilę tutaj się odbędzie? W dniu dzisiejszym otwieramy salę edukacyjną przeznaczoną dla dzieci najmłodszych grup szkoły podstawowej. Oczywiście zapraszamy również dzieci z przedszkoli, z terenu powiatu kamiennogórskiego. Cała ścieżka edukacyjna była przez nas przygotowywana w tym roku od miesiąca stycznia. No w tej chwili, że tak powiem, zwieńczenie naszej pracy. Ścieżka edukacyjna, czyli co? Co tu będą dzieci mogły robić? Dzieci zapoznają się z tym, jak zachowywać się podczas powstania zagrożenia, pożaru. Zostanie to im pokazane, jak przebiega pożar w pomieszczeniu, systemy zabezpieczeń pomieszczeń, jak również będą wyświetlane filmy edukacyjne. Czyli tak naprawdę przygotowujecie sobie zastępców? Mam nadzieję, że tak. Skąd dzieci są? Dzieci są z terenu powiatu kamiennogórskiego. Dzisiaj zaszczyciły na swoją obecnością dzieci z przedszkola numer 3. Tam jest grupa strażacka. Skąd na to pieniądze? Pieniądze na to przeznaczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz powiat kamiennogórski. Bardzo Ci dziękuję.